Hej kochani, cześć! Witajcie na kanale Poziomka. Dzisiaj mam dla Was bardzo fajny zestaw z księżniczką Zosią. Widzicie? Z racji tego, że on jest naprawdę mały, podczas zabawy nim będę miała dla Was małą niespodziankę. W zestawie były dwa kolory ciastoliny Play-Doh. Fioletowy oraz żółty. Oba z nich, zobaczcie, widać nawet na pudełku, mają w sobie brokat. No i oczywiście figurka Zosi i jej królika, przyjaciela, uszatego. Najpierw zajmę się księżniczką Zosią. Muszę zrobić jej tutaj kryształ. Wezmę do tego tę fioletową ciastolinę. Tutaj na dole mam specjalną foremkę. Kryształ jest naprawdę malutki i ostrożnie włożę go tutaj do środka. O, chyba już jest na swoim miejscu. Teraz czas zająć się koroną. Wzór na koronę również jest tutaj na dole, więc mocno odcisnę żółty kolor. Wyciągnę go ostrożnie. Teraz jeszcze tylko ozdoby na sukni. Tutaj z przodu. Zaraz wyciągnę. Oraz tutaj z tyłu jest też ozdoba. Też będzie ona w kolorze żółtym. Księżniczka Zosia już jest gotowa. Ślicznie ubrana. Ma na sobie swoją biżuterię. Więc czas zająć się... Uwaga, uwaga, uszatym. Chyba każdy zauważył, czego brakuje temu królikowi. Aby on był uszaty, no to musi mieć długie uszy. Zrobimy mu je żółte. Do środka pakujemy ciastolinę. I sprawdzamy, czy uszy urosną. Już wychodzą. Teraz na tego królika spokojnie możemy mówić uszaty. A wiecie, że księżniczka Zosia uwielbia zwierzęta? To zrobimy dla niej kilku leśnych zwierzaków. Tutaj na dole możemy zrobić uroczego małego ptaszka. Ciastolina fioletowa. Rozłożymy ją tutaj. Weźmiemy uszatego i odciśniemy naszego ptaszka. Jeszcze jeden, tylko tym razem żółty ptaszek. Może to być sikorka. Rozkładamy ciastolinę, a teraz choć to uszaty, mocno musimy odcisnąć. Ptaszki są zrobione, a ja Wam powiem, że tutaj na dole księżniczki jest jeszcze mała wiewiórka. Może zrobimy ją z koloru fioletowego. Ostrożnie ją odciśniemy. Ale tutaj jest dużo brokatu, nie wiem, czy Wy to dokładnie widzicie. O tak, widać, że się wszystko pięknie mieni. Wiewiórkę postawię tutaj obok księżniczki Zosi. I teraz czas na moją niespodziankę. Uwaga! Aby zwierzątek było jeszcze więcej, mam tutaj jedno malutkie jajko Hatchimals. Chyba znacie już to, prawda? W środku jajka schowane jest małe zwierzątko. Na początek pocieramy to fioletowe serduszko, aby zmieniło ono kolor. Teraz jest śliczne różowe. No i musimy je teraz mocno ogrzać, aby skorupka zaczęła pękać i abyśmy mogli wyciągnąć ze środka zwierzaka. Jestem bardzo ciekawa, jakie zwierzątko będzie się kryło tutaj w środku. Wiecie co? Na moim drugim kanale, Bajkowo TV, otwierałam już kilka takich jajeczek, więc koniecznie tam zajrzyjcie. Potrzeba trochę cierpliwości, aby ogrzać to jajko, żeby zaczęło pękać. O, zobaczcie teraz, jajeczko już pękło. Zrobiło się mięciutkie i mogę ze środka wyciągnąć zwierzaczka. Wow, kto to taki? Wiecie co?
To jest jakieś fioletowe zwierzątko. Wiecie co? To mi troszeczkę wygląda na jakiegoś małego liska, ale wiecie co? Miałam ogromne szczęście, bo ten zwierzaczek pokryty jest futerkiem i ma, zobaczcie, niebieskie skrzydełka. I oznaczają one zwierzęta z edycji limitowanej. Zobaczcie, to jest ten zwierzak, a pochodzą one z krainy, która jest wysoko, wysoko tutaj w chmurach. To jest podwójne szczęście. Nie dość, że bawiłam się moją ulubioną ciastowiną Play-Doh, to otwierając Hatchimalsa trafiłam na edycję limitowaną. Postawię go tutaj u góry, widzicie? Nawet kolorystycznie idealnie pasuje do księżniczki Zosi. Kochani, spodobał Wam się dzisiejszy odcinek? Lubicie ciastolinę Play-Doh? Lubicie księżniczki Disneya? No i oczywiście tę nowość, Hatchimalsy? To koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, polećcie go swoim znajomym, zostawcie kciuk do góry i komentarz na dole. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!